Witajcie, z tej strony Patryka i witam was już na trzecim odcinku z gry Inside. Kontynuujemy naszą przygodę, właściwie nasz lęk. O, to jest jakiś przewód, no i zobaczymy co dalej. To jest metro jakieś. U. Jest jakieś wielkie coś. I się schowamy przeciwko temu. Dobra. Bo nie chcielibyśmy, żeby nas dopadło, prawda? No. Hop. I jeszcze dam radę. Dobra. I daliśmy radę. Tylko, że teraz nie dam rady. I dobra. I lecimy. I pod rurwą się schowamy. O. Dobra. I tutaj jest właz. Włazisz. No dobra. Właziliśmy. I tutaj też nie wiem. Czy to jakichś epileptycznych robotów się boimy, czy co? Lecimy w dół. I to jest jakaś fabryka. Właściwie się. Przepraszam. Jakieś ścieki, jakieś. No nie wiem. Co to jest? Próbuję opisywać te linki, ale nie jestem dobry w zgadywankach. To i czy się boimy cywilizacji, czy to jest strach przed zbytnią urbanizacją? O, i piesie. I to jest. A, i nie zauważyły nas. Albo zauważyły. Ale powszechnie wiadomo, przy nim umiem pływać. To w wodzie jesteśmy bezpieczni. Prawda? Ale już się kończy woda. Dobra. Umiem przepływać. No. I chodź tutaj z mory nieczysta. Tylko my pływamy szybciej. Nie wiem dlaczego ktoś to wymyślił, że psy od nas szybciej biegną, a my od psów szybciej pływamy. Ale coś takie mechaniki. I się boli. Kajaj, nie dorwiecie mnie. Dobra. Lecimy dalej. Hop. Dobra. Właśnie, siateczkę i teraz czekamy, aż do nas pójdą. No i to jest ręk przed psami. Jakoś wyolbrzymiony w różnych formach przedstawiony. O. Dobra. I teraz łażę. Bo nie umiem się po siatce wspinać, a to głupie pieski. Hop. I teraz ostatnie trzecia deszczka, tylko bierz ją. I lecimy. I. I już nie przejdą. I popta. I teraz jest drabinka. No to skorzystam z drabinki. Wygląda, że tutaj się nie można tak jak w GTA, czy w innych tego typu grach, na przykład Red Dead Redemption chyba też było. Ze ślizgnęliśmy tak fajnie. Trzeba schodzić powoli. Ale spoko. O. I to jest jakiś chłop. O, i tutaj płynie
Łódź podwodna. San Marines. We are in the yellow submarine. Yellow submarine, dobra. Wyśpiewam tak dobrze jak pan prezes. Niech fan się. No. Dobra. I się zajęli sobą. I mnie zignorują. O. Upadłem na nogi i nic mi się nie stało. To dobrze. Polecimy w dół. I to fajnie, że się tlenem nie musimy przyjmować, mimo że łódź podwodna też ma. O, mogę dalej. Też ma określony ładunek tlenu. Dobra, poczekamy. Uhuhu. I jakaś wyspa duża. Znaczy nie wyspa, tylko dziura. Kurde. Aż tak nie wiem za bardzo, co twórcy mogli mieć na myśli, na czym się wzorowali. Że się boimy pustych przestrzeni, coś się boimy. To jest światełko w tunelu. Tylko może nie tak. Dobra. Tak. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Próbuję to jakoś sobie odwzorować, nadać temu jakiś rys. Coś. Ale no... Wow. Fajnie to twórcy zrobili. Hop. I lecimy. I tutaj co nas czeka. O, ściana. Tylko, że przed nim nie przypłyniemy. Wynurzamy. I samym chłopkiem przepłyniemy. I co jest dalej ciekawego? Nie wiem, czy tutaj się boimy ściany, że nie będziemy mogli dalej iść, że nasze plany i ceny marzenia będą zbyt ambitne niż na to, co jesteśmy w stanie zrobić. Trudno mi naprawdę powiedzieć. O. Tutaj do góry. Hop. I coś jest. Hop. Jest guziczek. I są beczułki. Geronimo! Dobra. Może jeszcze raz zobaczymy, co tam jest. A co mi tam? To się wspinamy. Hop, łop i... Było tam coś ciekawego? Zniesione to jest. Dosyć mocno. No i jest zieleń. I tutaj... Monitor sobie wylnęłem. Hop. Dobra. To i nie wiem, czego się mogliśmy bać. Nie wiem, że nasze... Możemy przeszkody napotkać, które mogą nas gnieść, ale będziemy biegli trwale w cel, to... Nie stanie się tak? Nie wiem. Teraz się rozkoślamy. Tutaj wszystko strzelam, że można jakąś interpretację temu nadać. O, i otworzyliśmy sobie ściany. To, że nie ma przeszkód nie do przejścia. Nie, zostanę się tak. Kurde, jak się zlękłem. Nie wiem, czy wy też.
Ale no ja się autentycznie... Kurde. Nie przeskoczę. No autentycznie nie przeskoczę tego. Dobra. Za trzecim razem chyba się udało. Autentycznie się zlękłem tego stworka. Ale dobra. Zobaczmy co jest na dole. Jest deseczka, to deseczkę bez problemu. Rozwalamy. Tutaj są drzwi, których... O, rozwalimy tak łatwo. A myślałem, że nie. I tutaj lecimy. I tutaj trzeba wyleci tam ten przycisk nacisnąć. Dolecimy. Hop i pływaj. No, pływaj. Ty jesteś zdolny, uwierz w siebie. Także no nie jest taki horrorek jak... Jak nie wiem co. Jak las... Jak Outlast na pewno. Outlast to znam, ale było... Fear, coś... Nie wiem, jakiś polski też był horrorek. Też rozdawany za darmo. Wiele takich gier jest za darmo teraz. Ogrom. Zdaje mi się, że kiedyś nie było jeszcze tytułów za darmo. Czy też nie było tyle tytułów. No, muszę tym. No to... Op, i włazimy. No, właśnie. O, i to za pierwszym razem. Można. Można, tylko trzeba chcieć. O, no i płyniemy. I tutaj. Wiadomo, bez problemu. O, i tu jest jakiś potwór. I tutaj mamy pokazane mechanikę, że on się światła boi. Dobra. Do nas zaraz złapie. To nie wiem, no to ich się chyba boimy, czego czekam w mętnych odmętach wody. Kurde. No. Także ten potwór tak działa. Dostaje się do nas i... Bubudu po nas. Lecimy dalej. Dobra. Bój się, bój. Hu, hu, hu. Dobra. Tam deseczkę trzeba było rozwalić. Ale przynajmniej... O. Zobaczyliście... Jaka animacja towarzyszy przy tym, jak potwór nas atakuje. To wygląda jak taka dziewczynka. Kurde! Dobra, wreszcie. Nas nie dorwie już to dziadostwo. Hop, jeszcze raz może. Dobra. I wydostaliśmy się na powierzchnię i ja w tym momencie będę wam dziękował za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zapraszam oczywiście do sklepu Epic Games Store. Link jest w opisie. I do zobaczenia wcześniej. Pa, pa!